dobra, nalejmy jeszcze tego paliwka i zobaczymy, czy to w ogóle coś się zmieni. Problem tego gaźnika to jest VM26. Jest taki, że powyżej pół bara do ładowania wyszczeliwuje ten cycek, taki cycek do odciągania, żeby włączyć sanie. Po prostu wyszczeliwuje mi tego cycka i załącza mi się sanie. Powyżej połowy bara do ładowania. W zimie turbolonci na tym chodził, bo sanie zamarzło. Zamarzło sanie i nie było problemu. No ale no niestety teraz jak jest ciepło, no to wyskakuje pieron cały czas. Wpieprzyłem tam szmatkę, upchałem szmatkę tutaj. Nie zobaczycie tego, ale jest tam szmatka upchana, bo miałem trytytkę, no to cały czas spadała we wszystkie strony od drgań. No i załączało mi sanie. Pali ładnie. Trzeba będzie chwileczkę poczekać, niech się rozgrzeje. Zakładamy racingowe rękawiczki. Bezpieczeństwo to pierwsza sprawa. Bez racingowej rękawiczek nie ma co jechać, bo mogę się nie utrzymać motoru, nie? Kurde, za duży gaźń. Nie da rady mu nagle pierdzielnąć na obrotach. Trzeba to zmienić. Jeszcze przejadę się tak czy inaczej, zobaczymy czy ktoś będzie wyjeżdżał czy nie. Zrobimy takie lekkie kółeczko i się rozpędzę dopiero wtedy. Tutaj się nie zabije, raczej nikt nie jedzie. Tutaj raczej też nie będę wyjeżdżać. Okej, dobra. Mogę się rozpędzać. Jasny klin. Kurwa, zapalił mi się pieron. O ja pierdziel. Dzięki. Gdzieś mi przepaliło chyba instalację, kurde.
O kurde, słabo, on się za chwilę chyci jeszcze raz. Nie, tu już paliwa nie ma. Ale szmata ci się, widzisz? Postaw go. Masz rękawicę? Postaw go do góry. O. Ja pierdolę. Od turbiny. No, od turbiny na pewno też coś. Tylko mogłem mieć jakiś delikatny gdzieś wyciek, nie? I nie zauważyłem tego. Nie, tak się kończą modyfikacje. Ja jestem z niedaleka, to sobie zaprowadzę już. Dzięki wielkie. No i po turbo lądzinie. O, dziepier. Dobra. Jechało szybko. Kurwa. Dobra. Oh. Tylko kurwa, gdzie poszło paliwo? Trochę się poparzył, ale nie jest źle. Skąd to poszło? Paliwa mi nie zaciągło nigdy w życiu. Dobra, chyba już mamy przyczynę. Dobra, zbieramy się. Tak się kończy, może nie do końca jeszcze, ale o kurde, tak jest, jak się uturwia takiego sprzęta. Dobra, widzimy się w domu. Jest 1,5 kilometra pchania. Telefonu nie wziąłem, a nie znam numeru, więc nie będę dzwonił po nikogo. Widzimy się na miejscu. O kurde. No nie widzicie, tu jest z góry kawałek. Nie mam siły. Pas. A to jeszcze kurde połowę drogi nie ma. O kurde. Byłoby fajnie, gdyby od temperatury mi dętka nie szczeliła. Ja pierdzie. O kurde. O, jeszcze spieram. Kurwa, ręce jeszcze mam poprzepalane całe. O, pierdzielona mać. Będzie chodzić jeszcze. Chyba nie wciągnął tam do środka.
spalenizny. O kurwa, turbo jeszcze, ja pierdzie, turbo jeszcze gorące, jak nie wiem co. Chwyciło temperaturę. Dobra, ja sobie jeszcze chwilę dychnę. Dobra, ja sobie jeszcze chwilę odpocznę. I lecimy dalej. Przede mną jeszcze jedna górka, ale o połowę mniejsza. A potem z górki po prostym. Minus tego, że się telefon nie bierze, a jedzie się parę kilometrów od domu. Mógłbym na nogach iść, ale jeszcze ktoś mi mojego turbolącina ukradnie. Pomyśli, że spalony i ktoś zostawił, nie? Szkoda turbolącina. Więc chamy dalej. Widzimy się w dalszej części podróży lub już na miejscu. O kurde.